Na szczęście długo nie musieliśmy czekać, aby zobaczyć ponownie pani duet z Piotrem Gąsowskim. Wiemy też, że dzięki tej współpracy na pewno będzie bardzo dużo śmiechu. Co to będzie? Chyba jeszcze nie mogę zdradzić, mogę tylko powiedzieć, że będzie to bardzo pogodna i pełna poczucia humoru niespodzianka telewizyjna. My z Piotrem oczywiście pracujemy na co dzień bardzo dużo na scenie teatralnej, ponieważ gramy wspólnie w dwóch spektaklach. Obydwa te spektakle to spektakle napisane świetnym piórem znakomitego poczucia humoru. Jeden ze spektakli to sceny dla dorosłych, które opowiadają o tym, co wszyscy bardzo lubimy, a o czym wstydzimy się porozmawiać. Jest to spektakl rzeczywiście dla widzów dorosłych, ale z ogromnym humorem opowiadający o sytuacjach męsko-damskich. Drugie przedstawienie, w którym wspólnie z Piotrkiem Gąsem gramy, to Wieczorek pożegnalny. Jest to trzyosobowy spektakl Piotr Gąsowski, Janusz Habior i ja, sztuka francuskiego autora. Uroczy, czarny humor opowiadający o tym, jak pozbyć się w życiu upierdliwego przyjaciela. Zdarza się pani czasami z panem Piotrem Gąsowskim rozmawiać na temat właśnie programu Twoja twarz brzmi znajoma, czy to już jest etap zamknięty w waszym życiu? To była przepiękna, artystyczna przygoda naszego życia. Na pewno i dla mnie, i dla Piotra zawsze będziemy ten czas cudownie wspominać i zawsze na pewno będziemy wracać do niego wspomnieniami. Jesteśmy też w pełni otwarci na to, co jeszcze przed nami w życiu, więc mamy nadzieję, że i fajne spektakle teatralne przydarzą się i być może programy telewizyjne, które też przyniosą widzom tyle radości, co ten program, w którym pracowaliśmy przez ostatnie lata. Czyli pani ma takie podejście, że jak coś się kończy, to trzeba iść dalej, nie rozpamiętuje pani. No a jak inaczej? Ja jestem zodiakalnym strzelcem, jest to znak pełen pokory, ale pełen serdecznych skrzydeł i optymistycznego widzenia świata.